27,5. W cień. No, coś tam żyje. No, lekko odbił. A tu mam więcej. Strasznie dużo mi umarło tych pędów, ale no, nie wszystkie. Nie mam pojęcia, jak później się go będzie pielęgnować i jak mamy go przyciąć i tak dalej. No, część martwych, no ale nie wszystkie. Mój baldachim z kocy jednak sporo uratował. Są miejsca, gdzie nie było w ogóle pąka, a jednak po tych mrozach wychodzą nowe pąki i nowe gałązki, także może nie będzie tragedii. Ale straszny kataklizm. Tutaj widać kwiatostany. Z tego miały być już małe kuleczki. Niestety martwe. No, nowe malinki puściły pędy, a nawet liście. Nie wszystkie jeszcze, ale z czterech dwa na pewno. Nowa malinka posadzona w tym roku. No i ma ładne listki, no. A porzeczka normalnie ma małe owoce. Co tam masz? Jakieś kwiatki na środku trawnika znowu. Tak jak były tulipany, tak teraz jakieś inne. No te ewidentnie lepiej wyglądają. Lepiej? Tak mi się wydaje, że są trochę większe niż tamte, a dlatego może są bardziej na słońcu. Może. Mniej cienia mają. I czy tutaj nowe wyszły? Tak, tutaj to puściło ładnego listka. A to już było, później chyba zmarzło, ale chyba znowu idzie. Mhm. I te jeszcze nie chyba. No nie widać jeszcze. Ale coś z tego będzie, chyba żyją. Na tym krzaczku już widać pąki, także jakieś malinki będą. O ile nie zmarzną albo nie wyschną. Teraz już wszystkiego można się spodziewać. Tak. Tutaj chyba jest lubczyk. Mhm. Ale zobaczymy, jak rośnie większy. No wygląda jak lubczyk. Bo to są pierwsze listki, tu jakieś nowe z kolei znowu. Wygląda jak lubczyk. Ale nie wiem, czy pachnie jak lubczyk. No i jak? Są jakieś owoce na wiśni. Nie ma ich wiele, bo w każdej kiści są dosłownie pojedyncze. Są takie dziwne, nie wiem, czy zmarzło, czy coś z nich będzie. Nie, no to chyba dobrze wygląda. Uważaj, tylko nie urwij. No, z tej strony niestety. Ślimaki wyżarły. Tak. Ale chyba musimy ją przerwać, bo jest jej za dużo. No to na pewno. Tylko, że szkoda, że te ślimaki tutaj nic nie zostały, w tym nie zostawiły. Rzodkiewka wzeszła. No właśnie, ślimaki ją tutaj ładnie przeżarły. Nie zostawiły ani jednej. A tam z kolei jest jej trochę za dużo. Cebula chyba ładnie rośnie. Wygląda ładnie. O, chyba jedna nie ruszyła tylko. A tak to wszystkie mają w szczypiarku sporo. Jeden groszek nie ma polika. Ale zaraz będzie miał. No i groszek rośnie całkiem ładnie. Popatrz, jakie ma już te czepne. Tak, widać, że się chcą gdzieś zaczepić. Żeby się tak chciało pomóc. I on tak będzie robił takie ruchy okrężne i będzie się w końcu łapał, mam nadzieję. No, tak mała jest w porównaniu do tych chwastów. A, że jej prawie nie widać, tak? No. Chodzi, no. Dlatego trzeba będzie trochę
wyplewić marchewkę, żeby było ją widać. O, na tej się pojawiają kwiatki. Jest ładnie. Ta straciła w czasie mrozów tylko chyba te najwyższe gałązki, najbardziej świeże. A reszta wygląda nieźle. Ale co ciekawe, ona była już czerwona, tak, ruda i już znowu się zazielenia. To prawda. I dodatkowo wypuściła sporo nowych, ładnych kwiatów. Tak, bo tu chyba z tych, już chyba nic nie będzie. Tu gdzie odpadły. Chyba nie. One zmarzły. No. Kasiu, zamknij drzwi, bo przeciąg straszny jest. Już. To niech troszkę się przewietrzy. Mało stabilna, ale chyba będzie. Jeszcze tak.
ja się tak przedstawiałem, że nawet nie jestem w stanie zrozumieć. Tak, specjalnie, filmy, no. To... Ale no, jeszcze lepiej. To jest to lepiej, to w ogóle jest. Ale ostatnio ten mama jest. No i uprawy wyplewione. Sałata masłowa. Mamy tutaj 10 sztuk, prawda? Sapian, tak, 10 opak. No i co, i zrobimy to w jednym rzędzie? Tak. Myślę, że tak, bo chyba nie ma co rozwijać, chociaż... A może? No zobaczymy. Już to aż tak głęboko nie musi być, ale dobra. Już nie ciężko. Oho, jakiś ruch po wschodzie. Mamy, tak? W garażu mamy.